Dobra, witam tutaj na moim kanale. Mamy końcówkę października, piękna pogoda. No i co, nagrywam tego motovloga, tego zobaczycie 3 listopada, czyli już za parę dni. Tak jest, 3 listopada mija równy rok, odkąd zdałem prawko na motor. W związku z tym postanowiłem, że nagram wam takiego vloga. Przejedziemy się właśnie trasą egzaminacyjną, tą, którą jechałem na egzaminie na prawej jazdy kategorii A, i wam opowiem trochę o samej kategorii A. Więc tak, wyjechałem tutaj z Wordu, na Lustrze pojechałem w prawo do góry, wyjechałem do tego ronda, z którego mnie zjeżdżali. Na rondzie zawróciłem i jechałem tak jak jedziemy. Tak jak jedziemy teraz. O. I właśnie tak jechaliłem tu. Dobra, i teraz powiem wam trochę o samej kategorii A. Jak wiecie, robiłem prawo jazdy na Suzuki Gladii, na tym motocyklu, którym uczyłem się. Miałem jazdy tutaj kurczę, obok i wyjeździłem te godziny i na egzamin, no. Poszedłem na egzamin, w Wordzie dostałem Suzuki Gladiusa, przygotowanie do jazdy. Wiadomo, trak manewrowy zaliczyłem. No i później usłyszałem od egzaminatora, że mam odstawić motocykl pod wiatrem, wyłączyć silnik, no potem na to pewnie obrałem. On powiedział, że trak mam zaliczony, że jedziemy na miasto. I teraz ku mojemu zdziwieniu powiedział mi, że mi da szybszy motor. Wyciągnął mi Suzuki SV650. Przypomnę, że ja się uczyłem na Gladiusie. Dobra, wyciągnął mi tą SV-kę elegancką tego. No i co? Ja na SV-ce nie liczyłem. No i co? Siedziałem na tą SV-kę. Wiadomo, przygotowanie wyjazdu, ustawiłem lusterka tego. I on mówi, no to proszę bardzo, wyjeżdżam. No i wyjechałem. Wiadomo, do Wordu. No i jadę, tam za mną jedzie autem, mamy skuterkoma kontakt ze skuterkoma, no i gdzie mam jechać, gdzie pojedziemy z ręki. Ja po prostu jechałem motocyklem, on za mną. No i jechaliśmy tutaj w dół, tak jak teraz jeszcze. Aha, no i miałem egzamin 3 listopada o godzinie 8, wiadomo, tam 8, tak, 8:10 miałem plac, 60 minut i potem o 8:10 właśnie na miasto. No i wtedy było, pamiętam, pogoda była słoneczna, taka jak dzisiaj, to było rano, 5 godzin na trójkę, ja pamiętam, w kurtce, bo nie miałem właśnie kurtki motocyklowej, miałem zwykłą kurtkę jesienną, spodnie jeansowe, ochraniacze wiadomo na kolana, na łokcie, tak. No i co, no jadę, pamiętam, że on potem tak zmarł po tym egzaminie, on się pierwsze co, to ten świat. A więc wiedziałem, że zdałem, to bym wsiadł do samochodu po prostu, żebym się na chwilę musiał pogrzać w samochodzie i potem dopiero zadzwoniłem tam do taty powiedzieć mu, że zdałem. Czekajcie, ile pojechałem, że zdałem sobie prawo jazdy i że jasnie jadę do domu. No i co, i zjechałem właśnie tutaj tak jak jedziemy teraz i na ulicę Andersa, i ulicą Andersa prosto na ulicę Wera Komorowskiego. Po prawej stronie jest Gemini Park.
centrum handlowe. No i tak ja pojadę tam prosto i wspólnie na następnych światłach skręcę w prawo i pojadę obok strachy pożarnej albo PSP, gdzie jest o ładny motor, gdzie jest piątek. Wiadomo, że w tym szczytu, że te światła korki będą, no ale no, przed wszystkimi świętymi, no ale chciałem po prostu to nagrać, żeby ten filmik był na tego 3 listopada. Ja miałem egzamin właśnie od godziny 8 do godziny 9. O 9 stałem, znaczy o 9 skończyłem skończony z egzaminu. Egzamin był skończony z wynikiem pozytywnym. W związku z tym o tej godzinie też wrócę, o tej godzinie będzie dostępny ten filmik. Chyba zrobię premierę wtedy. I wrócę ten filmik na YouTube. No i to tak jak mówię, jesteśmy na ulicy Bora Komorowskiego, tu mamy po prawej stronie GMB Park, prawie kierunkowska. Na najbliższych światłach jedziemy w prawo. Sędziełko z wyjazda nic się nie dzieje. Wyjeżdżamy do ronda. Na rondzie pojedziemy w lewo. Na szybie. Na rondzie w lewo. Tak jak na szybie. Rok mam, jeździ omnibus. Właśnie w omnibusie zdawałem prawo jazdy. Zarówno kategorię A, jak i kategorię B. Tak. Jest policja. Tutaj przejazd kolejowy. Policja lewo, prawo. I przejeżdżamy. Co miałem mówić? Aha, no. W tym sezon zrobiłem 3000 km, także pojeździłem trochę. Fajnie się jeździ z większą pojemnością. Te 25 też jest fajna, no ale jak macie tą większą pojemność, to jest jednak lepiej. Ogółem ten motocykl jest bardzo wygodny. To bardzo dobrze mi się na nim jeździ. No i tu będzie widać, bo tu widzę, jest niestety przykorkowane. I teraz muszę jechać na Zwiedzką, czyli pojadę sobie na światła w prawo. Czyli pojadę na światła w prawo i będziemy się widzieć na Zwiedzką. Dobra, jedziemy. Wyjechałem właśnie na Zwiedzką i macie światła prosto. Na światła prosto. W lewo się jedzie na Pracunkę, na Przewidek i do Międzybrodzia. Tam są właśnie te słynne zakręty takie serpentyny. Fajnie się tam jeździ. Tam ludzie na motocyklu pojeździć. No ale dzisiaj jedziemy pracą, moją pracą egzaminacyjną, którą ja jechałem na egzaminie państwowym na kategorii A. Zobaczcie, jaki tył ma pod wysokiem rusaka. Znaczy, prawda, ja mam pasek gumowy tak jak w maluchu, żeby mnie nie kopało, ale na rusaka, na dobra. Thank you.
świetla, w prawo ci liczę, prawy kierunek włączę. Na światła w prawo, więc skręcam w prawo. Przed sobą mam przejazd kolejowy. Ograniczenie do 30 na godzinę, więc zwalniamy. Upewniamy się lewo, prawo. Przejeżdżamy. Mamy taki tłuk spowalniający. Podłużny. I w tym momencie zamknął, powiedział mi, jedziemy pod ośrodek egzaminacyjny, czyli pod wodę. Czyli jedziemy tak, jak jest droga główna. Mamy drogę z pierwszeństwem łamanym, więc kierunkowska. Podobną sytuację mamy tutaj. No i tutaj wiadomo, lewy, raczej prawy kierunkowskaz. Musimy poczekać na zielone światło. Pyk. I to znowu czekamy na zielone światło. Ciekawe, bo jedziemy. Wydam sobie na pustkę. I tutaj na tym skrzyżowaniu skręcałem prawo, więc jedziemy w prawo na ulicę Długą. Ja sobie teraz tak fajnie różnie jadę i opowiadam, nie? Jak za mnie jak jechałem, to maksymalnie się jest pilnować, tam gdzie 40 to 40, tam gdzie 50 to 50 i to jest. Tutaj po prawej stronie mamy zajezdnię MZK, zajezdnę autobusową. A ja jadę prosto. Na tym placu jeździłem, jest dopiero szkolenie na tym placu. Ustępki, slalomy, te wszystkie zjeżdżą. Mam to wymagane, mam tu granicę do 40. Jedziemy tak jak droga główna, czyli prawie kierunkowska. Pierwszą połamane. I zwalniam. Po drugiej stronie mamy kościół.
teraz leży Biedronkowska i Podbor. Leży Biedronkowska i Podbor, to wiadomo, stop. Wstępujemy pierwszą szpa i ruszamy. Dobra, no to jeżeli film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Ja wam po prostu chciałem pokazać, jak wygląda trasa egzaminacyjna, jak wyglądała moja trasa egzaminacyjna, którą ja jechałem. No i to i w tym, nie wiem, w tym sezonie już raczej motorlegów nie będzie. Także trzeba będzie motor schować na zimę. Jest czekać kilka miesięcy, tam do marca powiedzmy przynajmniej. Nie wiem, nie będę tak zaczynał sezonu jak w tym roku, że w lutym po prostu, bo już, nie wiem, motor już chciałem jeździć, a jeszcze było zimna cholera, że nie interesowało. Ja chciałem po prostu jeździć, no a teraz w tym więcej w tym roku, myślę, że w marcu dopiero jak już ucieknie na dobre, wezmę, wyciągnę ten motor i będę jeździł. A póki co ja się z wami żegnam, pozdrawiam was i hej.